Cześć, z tej strony Sargon i witam was w kolejnym odcinku kariery Paris FC. I będziemy oczywiście grać kolejne mecze w Ligue 2, a także zagramy mecze w Pucharze w tym odcinku. W tym odcinku, podobnie jak w poprzednim, zagramy sobie 4 spotkania, bo akurat tak nagrałem. Tak więc będziemy mieli 4 mecze, 3 ligowe, no i jeden mecz pucharowy na sam koniec, jako finał dzisiejszego odcinka. A pierwszym meczem, jaki sobie rozegramy, jest spotkanie z klubem Nîmes Olympique. Jest to ekipa mi dosyć dobrze znana, a to dlaczego? Ponieważ ja sobie po prostu tą drużyną grałem w poprzedniej FIFA, karierę symulowaną, i mu mało co bym w sumie na tą karierę nie wybrał właśnie tej ekipy. Ostatecznie jednak zdecydowałem się na Paris FC, no ale długo się zastanawiałem właśnie nad Nîmes Olympique. Nîmes Olympique jest to ekipa, która właśnie jest z miasta Nîmes i głównym rywalem jest Montpellier, które raczej znacie bardziej niż tą drużynę. No, jako też ciekawostkę podam to, że jeszcze sezon temu mieli oni inny herb i w tym dopiero go zmienili. W sumie mi się podobał poprzedni. Był taki mniej zwymyślany moim zdaniem i ogólnie dla mnie ładniejszy, no ale to moje takie zdanie. Tak się prezentuje nasz skład na to spotkanie. Jak widać, no jest to no, praktycznie pierwsza jedenastka jest także Jochu. No i skład Nîmes Olympique. No a tutaj jest więcej takich znanych twarzy, bo na pewno możecie kojarzyć Boscagliego, lewego obrońcę, który jest w sumie nominalnie stoperem i chyba dwie FIFA temu, albo FIFA temu nawet, był on dobrym talentem właśnie w FIFA, więc możecie go kojarzyć. Jest on wypożyczony w sumie nie wiem skąd, nie wiem czy nie z Lille, nie jestem pewien, więc nie będę się wypowiadał. Nasi rywale przeprowadzili za to akcję, która dała im tutaj prowadzenie i po raz kolejny tracimy na początku spotkania gola. No i musimy odrabiać straty, no to nie jest dobra wiadomość dla nas. No ta gra teraz nie wygląda tak imponująco jak na samym początku sezonu. No i tym bardziej jeszcze przeprowadzają nasi przeciwnicy akcje skuteczne. Na całe szczęście nic z tego nie wyszło, a my mamy kolejną okazję je trzymi, ale niestety takiej świetnej okazji nie wykorzystał nasz snajper. Jednak kolejna akcja, Keroucze, uderzenie i także i tym razem nie udaje nam się wykorzystać tej sytuacji. Jednak walczymy dalej z Sidibe i Alami z główki, ale niestety także nic z tego nie wychodzi. Tak więc do pierwszej połowy to Nîmes Olympique wygrywa. No i oni jak na razie mają te 3 punkty w garści. Miejmy nadzieję, że im je wytrzemy. No, pod koniec tej pierwszej połowy zaczęliśmy jednak grać nieco lepiej, więc są na to szanse jak najbardziej. Tym bardziej, że rozpoczynamy dobrze drugą połowę. Pierwsza okazja tak naprawdę, no i już bramka. A bramkę strzela Alami, nasz ofensywny pomocnik, niezastąpiony piłkarz na tej pozycji w naszym klubie. No, radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Co prawda czasami marnuje sytuację, ale ma sporo asyst i także bramki potrafi strzelać, jak teraz widać. No, bardzo jest aktywny i to najbardziej tego piłkarza cenię. Akcja dla naszych przeciwników z rzutu wolnego, ale na całe szczęście nie był to jakiś specjalnie groźny strzał. Jednak dalej okazja. Uderzenie groźne, ale na całe szczęście Demarco na innej pozycji. Kolejna szansa Aliui. No i tutaj niestety mamy kolejny faul. Jochu fauluje naszego rywala w polu karnym i będziemy mieli jedenastkę niestety. Zobaczmy jeszcze powtórkę tego faulu. No tak to wyglądało. Niewiele było widać podczas tej powtórki. No i czy wykorzystają nasi rywale okazję? No tak jest, wykorzystują i 1-2 i po raz kolejny obejmują prowadzenie. My jednak nie poddajemy się. Etrzymi się świetną okazją, niestety nic z tego nie wychodzi. Jednak dalej walczymy. Delen, dośrodkowanie, Dylan St-Louis, no i jest bramka na 2-2. Tak więc mamy wciąż okazję tutaj na zdobycie punktów. 2-2 jak na razie nie jest to najlepszy rezultat, no ale patrząc na przebieg tego spotkania nie jest też najgorszy, bo jednak Nîmes Olympique naprawdę się ciekawie zaprezentowało podczas tego meczu. No na pewno tutaj bardzo dobrze się zaprezentował też St. Louis podczas tej okazji. Niestety to była ostatnia akcja w tym meczu, potem już nic sensownego nie było, niestety nie wykreowaliśmy sobie, no i nie udało nam się z tym meczu zwyciężyć. I musimy się zadowolić niestety tylko jednym punktem po raz kolejny, tak więc kolejny remis na naszym koncie.
kolejna strata punktów. No i no cóż, trzeba jakoś to poprawić w kolejnych spotkaniach, bo na remisach nie ugramy awansu, niestety. Nawet gdybyśmy nie odnieśli żadnej porażki. Pocieszenie może być to, że nie oddala się Nancy aż tak bardzo od nas. Jak na razie cały czas ma 5 punktów przewagi, więc są jak najbardziej do dogonienia. Mam też ciekawych zawodników ze szkółki, tego Milota, ale w sumie tylko on był tutaj godny uwagi niestety. W Danii także nie było nikogo, a tak się prezentuje to tutaj. Niestety Nicolas Garnier trochę stracił potencjału, a szkoda, bo liczę, że będzie naprawdę świetnym defensywnym pomocnikiem. Wciąż może być dobry, ale to już nie ten poziom. Całe szczęście reszta jeszcze nie straciła tego potencjału i mogą być z nich świetni piłkarze klasy światowej nawet. Przejdźmy tutaj do treningu kolejnego, jednak dokonuję oczywiście tej zmiany. No i wstawiam w końcu Ishana Sako, który jest jednym z naszych największych talentów obecnie. Ściągnęliśmy go ze Strasburga, no i teraz będziemy musieli zadbać o jego rozwój. No i warto moim zdaniem naprawdę to robić. Mamy też kolejnego piłkarza miesiąca z naszej ekipy, a tym razem został nim Alami, który zagrał bardzo dobry mecz. Poza tym mamy kilku zawodników w drużynie tygodnia, co ciekawe, mimo że tylko remis w sumie był w meczu z nim z Olympique. Więc ciekawa sytuacja moim zdaniem. No ale to pokazuje moim zdaniem, że to spotkanie było naprawdę na wysokim poziomie, zarówno po naszej stronie, jak i po stronie naszych przeciwników w tamtym meczu. Przejdźmy jednak już do kolejnego meczu. Skupmy się na następnym spotkaniu, a będzie to spotkanie z Sochaux, a więc z ekipą, która no o awans walczy na pewno i nie będzie to łatwy mecz. Niestety, szykuje się spore wyzwanie i nie jest to jedyna ekipa z czołówki, z którą jeszcze nie graliśmy, bo wciąż przed nami mecze z Lorient, z Lens, z Jazulek, Ajaxio, tak więc mamy tych meczy na szczycie do rozegrania jeszcze dużo. Jak na razie FC Sochaux Montbéliard, zespół z Montbéliard obecnie. Oczywiście ta drużyna także miała w swojej historii fuzję właśnie z ekipą Sochaux, z ekipą Montbéliard, no i tak powstało FC Sochaux Montbéliard. Początkowo Sochaux powstało jako zespół Peugeota. Tak jest, tej firmy produkującej dobrze znanej marki samochodów oczywiście. Dobra, skupmy się już na samym spotkaniu. Sochaux i ich skład w ten sposób się prezentuje. Czy nazwiska zdane, no niektóre możecie kojarzyć, Ulloa, no ale nie jest to ten Ulloa, który grał w Leicester, tylko zupełnie inny zawodnik. No i przejdźmy już sobie do naszego składu. Dałem okazję Owono w tym meczu, zobaczymy jak się zaprezentuje. Poza tym reszta tutaj praktycznie pierwsza jedenastka, no jeszcze jest Karamoko, który gra za CDB, ale Karamoko naprawdę się solidnie prezentuje jak gra, no i dlatego postanawiam po prostu dawać mu tę okazję do gry w pierwszym składzie. Mamy tutaj jednak akcję na naszych rywali, no i było groźnie, na całe szczęście nam się upiekło, rzut rożny jednak, no i niestety tutaj już nic się nam nie upiekło, no i tracimy gola na początku spotkania po raz kolejny. Co to jest? No ja nie wiem co to jest, no ale tutaj niesamowicie się po tych dwóch akcjach zawiodłem na tym bramkarzu. Myślałem, że dzięki wyższemu wzrostowi od Demarconaya zaprezentuje się lepiej, ale niestety nic tutaj nie pomogło. No i jak na razie nie była to najlepsza interwencja golkipera. Obrona także się oczywiście nie popisała, ale mimo wszystko te interwencje były takie niepewne, że no nie będę już na ten temat kontynuował wywodu. Tutaj mamy kolejną niepewną interwencję tego bramkarza i tutaj masa szczęścia, bo tak naprawdę piłkarz naszego rywala nas uratował, jak sami widzicie. Wybił piłkę niczym obrońca naszej ekipy. Nie wiem co to było, ale dobra, spoko. Przejdźmy do kolejnych akcji. Nic z tego niestety nie wychodzi. No Nomenjana Harry, kolejna sytuacja i tym razem celny strzał, ale broni bramkarz. Heroucze. Dylan St. Louis. St. Louis, świetne uderzenie i 1-1. Na całe szczęście Dylan St. Louis cały czas jest w formie i daje nam wyrównanie.
kolejna bramka tego zawodnika. No jest to niesamowity piłkarz w naszym ekipie, jest to po prostu czołowy piłkarz Ligue 2. No już się nie mogę doczekać, aż będziemy oglądać jego grę w Ligue 1. Ciekawe, czy tam także będzie prezentował tak wysoki poziom. Miejmy nadzieję, że tak, bo wciąż jest to młody zawodnik, mogący się rozwinąć. Po pierwszej połowie w tym spotkaniu jest remis 1-1. Szanse są wciąż po obu stronach, bo zarówno Sochaux, jak i nasza ekipa Paris FC zaprezentowała tutaj jakiś tutaj potencjał w ofensywie, więc są szanse na większą ilość bramek. No i taka bramka wpada niedługo. Podanie od Etchimiego, a gola strzela tym razem także Dylan St. Louis. Tak więc mamy dwie bramki naszego cudownego skrzydłowego. 1-2. Etchimi tutaj się świetnie zachował. To podanie po prostu było genialne, niesygnalizowane, no i naprawdę cudowne wykończenie St. Louisa. No po prostu godne klasowej światy zawodników była ta akcja moim zdaniem. Szansa dla naszych rywali, tutaj mamy naprawdę piękny strzał, ale po raz kolejny bramkarz nic tutaj nie zrobił. Strzał taki oczywiście finezyjny, podkręcony, no i wpadło to do siatki. Mejte zdobywa bramkę dla naszych rywali i 2-2 jest. Po raz kolejny remis, czy po raz kolejny podzielimy się punktami z rywalami. Wszystko wskazuje na to, że tak, bo obecnie te remisy to są po prostu na porządku dziennym w naszej drużynie. Ciekawe, kiedy w końcu to przełamiemy, bo jak na razie no nic się na to nie zanosi. Jednak przeprowadzamy akcję alami, niestety nic z tego nie wychodzi, nie daje nam to prowadzenia. Etchimi także ma dobrą sytuację, nie, jednak się wycofuje. Próbuje tutaj podać do Mendjona Harry, ale niestety ten nie potrafi wygrać pojedynku główkowego. I jeszcze okazja dla naszych rywali pod koniec meczu i tym razem bramkarz popisuje się w końcu dobrą interwencją. Na całe szczęście przynajmniej tej akcji nasz uratował, ponieważ mogliśmy to spotkanie przegrać. No ale ostatecznie kończy się ono wynikiem 2-2, więc remis, podział punktów. Jeden punkt spada na nasze konto. Tak więc coraz gorzej to wygląda w tabeli, jeśli chodzi o bilans. Niedługo zespoły niżej usytuowane od nas zaczną nas przeganiać punktowo, bo jak na razie do tych punktów niesamowitą ilość tracimy. Jak na razie tyle samo punktów mamy co Lorient, więc możemy spać spokojnie jeszcze przez pewien czas. No ale jeśli nie zaczniemy wygrywać, nie widzę tego zbyt kolorowo. No jedynym pocieszeniem jest to, że Nancy cały czas ma tylko 5 punktów przewagi, a mogło mieć więcej. Mamy tutaj już przygotowanie składu na kolejne spotkanie. Zmieniam oczywiście goalkeepera, bo Owono mnie zawiódł dosyć. Nie będę tego ukrywał. Poza tym daję CDB po raz kolejny, ponieważ ma on wyższy wzrost od Karamoko i to jest jego atut. Nie jest co prawda CDB jakimś wieżowcem, ale zawsze ma to 9 cm więcej, bo Karamoko to jest naprawdę filigranowy zawodnik, a CDB taki przeciętny. Przejdźmy do meczu z Valenciennes, a więc z ekipą, która miała swoje epizody w Ligue 1. Grali na tym poziomie, obecnie grają jednak w Ligue 2. No i jest to drużyna, którą kojarzę przede wszystkim z tego, że grał tam Melikson po odejściu z Wisły Kraków. Nie wiem, ile zabawił w tej ekipie, bo się tym specjalnie nie interesowałem, tak jak wtedy w ogóle piłka nożna była jeszcze takim średnim zainteresowaniem, ta prawdziwa, bo wtedy grałem przede wszystkim FIFA, a realnego futbolu nie oglądam aż tak wiele, ani nie czytałem na jego temat. No jednak po prostu wiem, że tam się ten zawodnik przeniósł i z tego ten klub kojarzę. Czas na nasz skład w końcu. Etchimi, St. Louis, Alami, Nomenjona Harry. Ta czwórka w ofensywie jak zwykle. Poza tym reszta składu także jest już nominalna. W tym meczu akurat całkowicie nominalna pierwsza jedenastka. Jaką ja ustalam akurat, jaką ja gram. No i skład Valenciennes. Tak się on prezentuje. No nie ma tutaj jakichś wielkich nazwisk oczywiście. Mamy Perkisa na bramce, ale nie jest to oczywiście Damien Perkis. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem tam Perkis też nie ma na imię Damien. Jeśli się nie mylę, to może tak być właśnie. Trzeba będzie to sprawdzić, ale to już potem. Po meczu sobie sprawdzę. Z ciekawości wy też możecie oczywiście sprawdzić. Przejdźmy do samego spotkania i do akcji. No tutaj mają okazję się rywale po wybiciu, piąskowaniu bramkarza, ale nic z tego. Dylan St. Louis podaje do Etchimiego, po raz kolejny St. Louis, no i niestety także tej okazji nie wykorzystujemy.
Nomen Janohary, dośrodkowanie, Etchim i uderzenie głową, ale niestety także i tutaj nie dochodzi do gola. Jednak walczymy dalej, Akichi, uderzenie, no i bardzo ładny strzał, 1-0. No i tak naprawdę to jest bardzo podobna bramka do poprzedniej bramki Akichiego, bo zawodnik ten zbyt wielu bramek nie strzela, ale tym razem strzelił bramkę niesamowicie podobną do poprzedniej swojej bramki, bo był to jego drugi gol w lidze, w tym meczu akurat. Jest to defensywny pomocnik, ale jak widać potrafi się dobrze przyłączyć do akcji ofensywnej, no i jak na razie daje on nam prowadzenie w tym meczu. Teraz tylko trzeba je utrzymać. Walczymy więc dalej o kolejne bramki, na pewno nam to ułatwi utrzymanie tego prowadzenia. No i Kero Uche, tutaj mamy dużo szczęścia, bo piłka naprawdę się niefortunnie dla Valencien poodbijała podczas tej akcji, no i udaje nam się podwyższyć prowadzenie za sprawą Kero Uche właśnie. Nie był to najlepszy strzał, no tutaj po prostu szczęście tutaj tą bramkę nam dało, no ale szczęście też trzeba mieć. No i teraz wszystko wygląda już bardzo dobrze, mamy szansę na zwycięstwo ostateczne, bo jak na razie wynik jest bardzo dobry, a kolejna akcja jeszcze to bardziej potwierdza. Etchim, świetna sytuacja, jest bramka, 3-0, świetnie wykorzystuje swoją sytuację Patryk Etchim, no i mamy podwyższenie prowadzenia i tak naprawdę zwycięstwo po tej akcji jest już pewne. No w tym meczu naprawdę powalczyliśmy i nie daliśmy przede wszystkim sobie strzelić gola, no i udało się nam jak na razie dobry rezultat wywalczyć. Przeprowadzamy zmiany, na boisku pojawi się Sako, Abid oraz Bamba, więc zawodnicy rezerwowi, no poza Sako raczej grają mało. No i Sako właśnie ma okazję, rezerwowy, Sako uderzenie 4-0, świetne uderzenie, Sako genialne wykończenie, poza tym bardzo dobrze pokazał się na pozycji, miał bardzo dużo miejsca i nie mógł tego zmarnować ten piłkarz. Zdobywa bramkę, kolejną bramkę, bo Sako także, mimo tego, że jest tylko rezerwowym, jak na razie strzela te bramki. No niedługo na pewno zacznie się do tego pierwszego składu przebijać już na stałe. Jeszcze jedna akcja Sako w tym meczu, Patryk Etchim, ale tutaj strzał jest niecelny, no bo nie była to prosta sytuacja, ale nie zmienia to faktu, że po prostu ten wynik to jest masakra na Valencien. No i w sumie podobnie jak w meczu z Tours, wynik ten nie oddaje po prostu przebiegu tego spotkania, bo czy zasłużyliśmy aż na tak wysokie mistrzostwo, no ciężko tutaj stwierdzić. W pierwszym meczu z Clermont Foot wtedy zwycięstwo było zasłużone, bo nasi rywale nic nie pokazywali. W meczu z Tours i w meczu z Valenciennes te dosyć wysokie zwycięstwa moim zdaniem nie były jednak aż tak zasłużone. No ale to są to kwestie dyskusyjne oczywiście. Trzeba się będzie, no można się po prostu spierać w tej sprawie. No ale nie przejmujmy się już tym, a przejdźmy do kolejnego spotkania. Nie będzie to łatwy mecz, bo jest to mecz pucharowy i gramy z Gengong. Tak więc szykuje się naprawdę ciekawe spotkanie. Gramy z ekipą z Ligue 1, z rozgrywkowej, no z rozgrywek, które są po prostu wyżej od naszych. No i to już samo daje im dużą przewagę nad nami. Gengong jest typowym średniakiem Ligi Francuskiej, ale zdarzyło im się dosyć niedawno wygrać chyba nawet Puchar Francji, jeśli się nie mylę. I potem grali w Lidze Europy, bo to pamiętam akurat. I wtedy dowiedziałem się, jak czyta się tą po prostu ich nazwę, Gengong. W ogóle taka ciekawostka już całkowicie z moich przemyśleń, jak byłem młodszy, jeszcze chyba chodziłem do gimnazjum wtedy. I jak zobaczyłem pierwszy raz nazwę EA Gengong, to myślałem, że to jest to jakaś drużyna stworzona przez FIFA, bo EA. No comment, nie skomentuję tego, ale taką miałem opinię. Po prostu, ale nie przejmujcie się tym. Przejdźmy już do spotkania po pokazaniu tych składów naszych rywali, no i jak i składu naszego. No i okazja, uderzenie i 1-0. Szybko nasi przeciwnicy obejmują prowadzenie, a gola strzela Brianz. No ten zawodnik na pewno nam będzie w tym meczu bardzo dużo przeszkadzał. No i już na początku pokazuje poziom. Strzela bramkę. Akcja na pewno bardzo ładna. Podanie, Brandt świetnie wszedł. Pokazał się na pozycji, no i wykończył. No Jimmy Brandt z pierwszą bramką w tym meczu. Kolejna akcja, Brandt. Uderzenie, ale to już nie był groźny strzał.
dobrze zatrzymaliśmy Brianda. Jednak cały czas Briand, na całe szczęście tutaj mamy, no szczęście, że nam nie trafił do bramki. Tak samo i podczas tej okazji mamy dużo szczęścia. Tak więc prezentowała się pierwsza połowa tego meczu. Trzeba przyznać, że całkowicie na korzyść naszych rywali. No i to ich prowadzenie jest zasłużone, to trzeba przyznać. No jednak tutaj już widać różnicę poziomów, że jednak to jest ligę, a my gramy w tej lidze niżej, nie mamy aż takich klasowych piłkarzy. No ale musimy walczyć dalej. Niestety, nasi rywale w drugiej połowie obejmują, znaczy podwyższają prowadzenie. Bramkę strzela Pawon, no i teraz już walka o cokolwiek będzie na pewno bardzo ciężka. 2-0, mamy trochę ponad pół godziny na odrobienie tego rezultatu. No jest to na pewno bardzo trudne zadanie dla drużyny z ligi niżej. No więc jeszcze tutaj mamy kolejną okazję, nie, na całe szczęście niecelny rzut wolny. Jednak kolejna sytuacja, no i nic z tego. Rzut rożny, uderzenie, także strzał niecelny. Przeprowadzamy zmiany. Na boisku pojawi się Lawinie, Mimun oraz Nemanjona Harry. Podanie niestety tutaj niecelne od naszego bramkarza, no i 3-0. I już koniec szans na cokolwiek w tym meczu. Nie powiem wam, jak ja byłem niesamowicie wkurzony po tym golu, bo to był błąd FIFA, ja nie chciałem podawać do tego piłkarza. Ja miałem zamiar podać na prawą stronę, a on mi podał na lewo. No ale dobra, FIFA. Czasem się zdarza takie rzeczy. Tak czy siak ten mecz przegralibyśmy, bo nasi rywale byli po prostu dużo lepsi w tym spotkaniu, no i tak to się musiało skończyć. Próbowaliśmy się bronić, ale nic z tego nie wychodziło. Chciałem zagrać z kontry w tym meczu. Ta taktyka zupełnie nie wypaliła niestety. No i tak się kończy to spotkanie. 3-0. Pewne prowadzenie naszych rywali po tym meczu. No i to oni awansują dalej i będą grać w Pucharze Francji. Czas na trening i tutaj mamy pozytywną wiadomość. St. Louis 71, no i także Sako notuje awans oceny ogólnej. I tak wygląda tabela po tym odcinku. Wciąż 5 punktów różnicy między nami a Nancy. Jest to oczywiście do odrobienia. No, cieszmy się tym, że cały czas nie odnieśliśmy żadnej ligowej porażki i oby tak zostało. Jaka ciekawostka, jeszcze Clermont Foot, które zniszczyliśmy w pierwszym meczu ligowym, no fatalnie się prezentuje. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Zachęcam do jego ocenienia, do skomentowania, no i do czekania na kolejny odcinek tej serii. Cześć!